Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami dziś ostatni już zdecydowanie materiał na tym kanale z FMA22 z powrotu do korzeni w Górniku Zabrze. Moi drodzy, zakończyliśmy już oficjalnie siódmy sezon. Podsumowanie było zrobione w poprzednim odcinku na streamie, gdzie też patrzyliśmy sobie na nowości, również cudzysłów w FM 23. Tak więc moi drodzy, dziś w tym odcinku zrobimy sobie pięcioletnią symulację tego, jak będzie wyglądał Górnik Zabrze w następnych kilku latach, no i jakich zawodników zatrzymają w tym klubie, jakich zawodników będą mieli nowych. Tak więc myślę, że plan na ten odcinek będzie następujący. My składamy rezygnację jako menedżer klubu Górnika Zabrze ze skutkiem natychmiastowym. Tak jest, no i dzięki temu też pozwolimy komu innemu zabrać to, co udało nam się stworzyć w tym klubie. I zobaczymy, co uda mu się dodać, zmienić i tak dalej. Tak więc ok, jest rezygnacja, rezygnujemy, czyli zobaczmy. Faworytem do objęcia stanowiska jako menedżer Górnika Zabrze jest obecny trener Pogoni Szczecin Dawid Szulczek. No i myślę, że to nie jest na wyrost trener, który jest najbliżej teraz łączony z naszym już byłym klubem, no ponieważ Pogoń Szczecin skończył ten sezon na trzecim miejscu i będą grali w Lidze Europy. No myślałem, że na pierwszym jednak będzie trener Rakowa, na drugim jest Kolian Czekarow, który był naszym byłym trenerem bramkarzy. Teraz jest menedżerem Śląska Wrocław. I jeszcze mamy tutaj kandydata do odstrzału, no ale nie wiem, czy tak mocny klub będzie interesował się trenerem, który właśnie zostanie zwolniony. Masowa ewakuacja, co ty gadasz? Po tym jak my rozstaliśmy się z klubem, doszło tam do niewielkiego eksodusu. Aż 11 członków sztabu szkoleniowego zdecydowało się pójść w ślady menedżera. Tak więc trenerzy, trenery bramkarzy, główny analityk, siłowy, trener, kolejny trener, analityk gry, trener bramkarzy. No wielu trenerów odeszło z Górnika, wielu dobrych trenerów, z którymi zdobywaliśmy najlepsze trofea w tej karierze. No cóż, trudno, zobaczymy. No teraz ten klub ma naprawdę spore pole do popisu. Nowy menedżer będzie mógł sobie zatrudnić całkowicie nowy sztab. No i zobaczymy, jak im pójdzie. Więc teraz przesymulujemy sobie cały sezon i wracamy, no myślę, za rok, czyli gdzieś w okolicach czerwca 2029 roku. Let's go! Dobra, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Jesteśmy 29 grudnia 2028 roku w naszej karierce w powrocie do korzeni. To mi się symulowało tak ponad godzinkę, nawet sporo ponad godzinkę. I jesteśmy dopiero w pierwszym półroczu po naszym zwolnieniu się z klubu. No i ja już tutaj sobie wszedłem właśnie w nasz Górnik, żeby zobaczyć, co tam u nich się dzieje. I tak się zastanawiałem, czy dalej ciągnąć tę symulację, czy też nie. No i zaraz pokażę wam, dlaczego taka zaduma we mnie weszła. Tak więc wejdźmy może od razu do transferów. Historię transferów, albo nie, najpierw wejdźmy sobie na nowego menedżera, którym został Sasza Ilić i to jest nowy menedżer Górnika Zabrze. Jeśli chodzi o jego umiejętności, no to wygląda całkiem solidnie. Jeśli jednak chodzi o jego umiejętności treningu, no tutaj już troszeczkę jest gorszym menedżerem Górnika Zabrze. Nasza postać była zdecydowanie lepsza. Zobaczmy, co on w ogóle wcześniej robił. Kamienie milowe może zobaczmy wcześniej, czyli prowadził tutaj Partizan, tak? Grał w nim bardzo długo i prowadził go później. Ciukariczki, zajął drugie miejsce, tak, tutaj był menedżerem, aha, tutaj piłkarzem sezonu, czyli menedżerem zaczął być w Ciukariczkach i w Partizanie też, tak, zatrudniony tutaj w 2027 roku, no i bardzo szybko znalazł sobie posadę w Górniku Zabrze. Więc zobaczmy właśnie, co on tutaj porobił z naszym zespołem. Więc zobaczcie, zacznijmy od zawodników sprzedanych.
Adamec poszedł za 1 600 2 300 z klauzulami. Bermudez od razu też sprzedany za 6 250. Ćulić poszedł. Lemoine za bańkę. Diga za bańkę 100. Nieuwenhuis od razu sprzedany 6 750. Doszek 7 750 do Milanu. Musa za 1,5 bańki tylko. Lukinia 5 milionów do Evertonu. Hołet, Rzeszutko. Kasprzak sprzedany do Brentford za 1 900 000. Rosza za 1 100 000. Wagner za 4 900. Delcroix sprzedany, mało lepszy. Milicewicz za 2 200 do Romy. Peda, Kozieł, wszystkich zawodników, nasz trzon, naszych zawodników, do których się przyzwyczailiśmy, do legendy tego zespołu, czyli Rosze również sprzedał. No i jak mamy już taki zespół zbudowany już po prostu przez tego nowego menedżera i jego sztab, no to nie wiem, czy mi się nawet chce, nie, tracić ten czas, który wiem, że teraz chcę poświęcić już na nowe wyzwanie w FM-ie 23. Już zacieram sobie rączki, tak więc no, ja sobie zacznę nagrywać to. Zobaczmy właśnie taktycznie, albo dobra, wróćmy jeszcze do transferu, zobaczmy, kogo ściągnął do zespołu, czyli tutaj jest ten właśnie Agudelo, nasz środkowy pomocnik, którego jeszcze ja sprowadziłem do klubu. Finn Dahmen, on tutaj w wymianie z... Kto tutaj z wymianą przyszedł? Za jakieś grube pieniądze. Doszek chyba. A nie, Bermudez. Bermudez i dostaliśmy Fina Dahmena. Tutaj nie mamy żadnych informacji o tym zawodniku, ale coś tam pograł we FC Köln w Bundeslidze. 21 spotkań w sumie na bramce, więc no... Nie coś tam, nie? Jednak pograł. W Polsce już był, w Lechii Gdańsk. No i dobra, sobie w Górniku teraz lata. Derek Enau za 1 400 000. Jakiś Nugent z Czech. No pewnie dobry, pewnie dobry. Dalej, Tomek Wolański za 2 100, sprowadzony z Krakowi, wychowany w Krakowi. No też pewnie spoko potencjał, nie wiemy o nim zbyt wiele. Łukasz Kraus z Lecha Poznań, też sprowadzony, nowy Nugent, skrzydła, bo też jest zmiana taktyki, zaraz sobie w nią wejdziemy. Billy Fabro z Nicei, środkowy obrońca z Bośni. No coś tam sobie polatał we Francji, w Bułgarii już więcej znaczył pewnie też w tej drużynie. No i tutaj sprowadzony za 2 600, więc nie mało pieniędzy. Borja Majoral za 13, no w sumie prawie nawet za 16 milionów funtów, sprowadzony z Aston Villa, wcześniej Sevilla, Roma, Real Madryt nawet, wychowanek Realu w ogóle. No elegancko, taki zawodnik przyszedł do Górnika, no i 24 spotkania, 11 bramek, 1 asysta, 7-16, no kurde, dobry transfer chyba, nie? Dobrze, pewnie lata. Boulaye Dia z Crystal Palace za łączną sumę 10 baniek w funtach, 32-letni Senegalczyk. No, polatał w Premier League, później w Championship dla Crystal Palace, wcześniej Villarreal, Reum. No i teraz Górnik Zabrze. Roman Peraud z Sevilla, lewy obrońca. No, też kilka klubów go widział, też coś tam pograł w Premiership, w Serie A, w najwyższej lidze też w Hiszpanii. No okej, okay. Sven Minans, 3 miliony 300, środkowy pomocnik, Holender ze Sparty Rotterdam. No okej. Okay. Caden Clark, FC Köln, za łączną sumę 4,2 miliona funtów. No w Bundeslidze coś tam sobie pograł ten zawodnik, no i teraz w Górniku co, 3 mecze, ale dobra ocena. Caden Clark, Alex Berenguer ze Sportingu, lewe skrzydło, coś tam też lata dla Górnika, 2 bramki, 2 asysty w 14 spotkaniach z wysoką średnią. I Nacho Mendes z Granady za 1 200 000, 30-letni Hiszpan na środek pomocy. No i tak sobie leci Górnik. Zobaczmy jeszcze ich kalendarz, jak to wyglądało, czyli w Ekstraklasie i też początek od porażki, tak jak to było sezon temu z Piastem. Też to potknięcie przydarzyło się Iliciowi, później z Legią 3-0, no i w sierpniu same zwycięstwa. Wisła Płock, pierwszy mecz w Lidze Mistrzów z Atletikiem, 2-1 zwycięstwo. W Pucharze Polski w pierwszej rundzie odpadli z Jagiellonią, później w pierdziel z Wigrami i Suwałki. Liverpool w Lidze Mistrzów w fazie grupowej, porażka 0-3.
Później z Antalyasporem 2 zwycięstwa, 1 do 0 oraz 3 do 2. Z Liverpoolem znów przegrana 0 do 3 i z Atletikiem również przegrana. Ale nie, Górnik awansował z drugiego miejsca, 9 punktów, tak więc będą jeszcze grali w Lidze Mistrzów. No i kurde, dobra, to jeszcze chociaż ten jeden sezon do końca, nie? Zobaczymy, jak ten pierwszy sezon do końca poradzi sobie bez nas w Lidze Mistrzów. Jak od razu lepiej nowym składem, to kurde, będzie grubo. Dobra, zobaczmy. No to jesteśmy 4 miesiące dalej, 40 minut później i zobaczmy znów, co tam u Zabrzan się dzieje ciekawego, więc może najpierw znów przejdźmy do transferów, do historii transferów i ostatnio widzieliśmy właśnie Nacho Mendeza, czyli tak, do zespołu jeszcze dołączył Dorde Petrović za 2 miliony 200 tysięcy, bramkarz, Serb, coś tam już widzę, pograł 6 straconych bramek, 2 czyste konta, tak więc no tak sobie w sumie w Ekstraklasie tylko. Dobra, zobaczmy dalej. Petr Vala z rezerw Borussii Dortmund za 3,8 miliona funtów. Jak na razie jeden mecz tylko rozegrał. No sporo pieniędzy wydali za niego. Hertha za niego dała 4,5 bańki. I później w wymianie przyszedł do Borussii. Coś tam pograł w Bundeslidze. No i został sprzedany. No jestem bardzo ciekaw, jak on wygląda, cholera. Dobra, Kacper Masiak z Jagiellonii za 900 tysięcy. Kolejny skrzydłowy. Wiktor Kamiński z Bram, co ty gadasz? Wiktor Kamiński wraca do Górnika Zabrze po kilku ładnych latach, po pięciu latach wraca, no po sześciu nawet, wraca do Górnika, jak na razie jeden mecz w Ekstraklasie z oceną 6-6, tak więc powrót niezbyt udany, a zobaczmy, kogo jeszcze się tutaj pozbyli z klubu. Czyli ostatni był Mateusz Kozioł, tak więc Nahuel Fernandez opuszcza zespół do Red Bullu Leipzig za 5,250 miliona funtów. Bo Palesen też odchodzi za niecałe pół bani do Breski. Kamil Górzyński sprzedany za 3,5 miliona. Adam Długosz, 1,3 miliona do Fulham. Ile on już jest warty? Nawet do dychy. Nawet do dychy Adam Długosz Fulham. No kurde. Grubo poszedł. Zobaczmy dalej. Michał Bielusiak, Seder wypożyczony i Foszmańczyk, czyli no kurde, już prawie wszyscy są sprzedani. Zaraz zobaczymy, jak wygląda też taktyka Górnika. I tak, Petrovicia widzieliśmy, Wale, aha, czyli tutaj też już wszystkich. No to zobaczmy w kalendarzu, albo nie, dobra, najpierw taktyka, czyli tak, jest zmiana taktyki w Górniku od tego sezonu, od momentu zejścia ze sceny naszego menedżera i przyjścia Ilicia. Aptowicz gra w pierwszym składzie. Co ty gadasz? 17 spotkań w Ekstraklasie, 3 bramki, 4 asysty. Jako jedyny napastnik tam lata. Felix jeszcze został z naszego składu. Ridwan. Yilmaz cały czas na lewej stronie tutaj sobie lata, czyli spodobał się Iliciowi pewnie. Proper. Felix, czyli w tym momencie mamy trzech zawodników naszych w pierwszym składzie pod koniec pierwszego sezonu po naszym odejściu. Czterech. Czterech w pierwszym składzie. Aptowicz, Felix, Proper i Ridwan. Dobra, zobaczmy, jak tam Górnik już po przerwie, czyli wrócili do Ekstraklasy 2 do 0 zwycięstwo, 2 do 1 zwycięstwo i w pierwszej rundzie eliminacyjnej w Lidze Mistrzów trafili na Atletico Madryt. 1 do 3 porażka w domu i 0 do 3 porażka u siebie. No i znów Górnik Zabrze odpadł w tym samym momencie w europejskich pucharach. Tak więc jeszcze tutaj troszeczkę zostało do końca Ekstraklasy, ale Górnik już nie walczy o nic innego w tym sezonie. A dobra, wygrał, to my jeszcze wygraliśmy, tak, to przecież my jeszcze wygraliśmy, ale nie, dobra, nie, to już był 5 lipca, to już nie ja grałem, to Ilić już chyba był w zespole, tak więc Super Puchar Polski wygrał i Ekstraklasę chyba, ale zobaczmy, jak tam wygląda nasza polska Ekstraklasa, tak, no Górnik z wielką przewagą 15-punktową będzie wygrywał Ekstraklasę. No cóż, no to jest już klub bardzo zmieniony. Jeszcze raz przejdźmy sobie do taktyki. Zobaczmy na rezerwie, kto tu jeszcze jest z mojego składu. Dawid mało lepszy. Coś tam nim gra. Na razie dwa razy z ławki tylko wszedł. I to tyle. Czyli w sumie
W sumie pięciu zawodników zostało z naszego składu. Ridwan Yilmaz, czyli no, nowy lewy obrońca, proper, bardzo dobrze go znamy. Felix. Felix tutaj był uznany przeze mnie jako najlepszy transfer tej kariery. No i chyba też się zgadza z tym nowy menedżer Górnika Zabrze, bo nie sprzedaje Felixa, a temu wartość już tutaj wskoczyła na nawet 16 milionów funtów w tym sezonie w Lidze Mistrzów. 8 meczów, jedna bramka, dwie asysty, coś tam był groźny pod bramką, średnia 6,97, ale w lidze 13 bramek, 7 asyst. Naprawdę mega sezon Felixa w lidze w tym sezonie. Aptowicz, no zobaczmy jak jeszcze Properowi tutaj poszło, czyli 33 spotkania, 8 bramek, 6 w lidze, 3 asysty, też z fajną średnią zakończył. No my zdecydowanie więcej razy używaliśmy rezerw w Ekstraklasie, a tych najlepszych w Ligach Mistrzów. No ale w sumie dotarliśmy do tego samego momentu w najlepszym europejskim pucharze, tak więc okej. Fair play, nie? Dla nowego menedżera. No i dobra, ja myślę, że to chyba będzie wszystko, moi drodzy, jeśli chodzi o tą symulację. Nie widzę za bardzo sensu dalszej. Życzę wszystkiego najlepszego Górnikowi oraz nowemu menedżerowi Iliciowi. No, zmienił ten zespół nie do poznania. Tak jak mówię, w pierwszym składzie czterech naszych zawodników i to w sumie nie tych najlepszych. Tych najlepszych posprzedawał. No, oczywiście Felix został proper, no ale Aptowicz na napadzie, przecież jakich mieliśmy tutaj naprawdę kozackich napastników. Yilmaz na lewej, okej. No, posprzedawali nam wszystkich, nikt prawie tutaj nie został. Tak więc w tym sezonie Ilić w podwójnej koronie, czyli Ekstraklasa, no tutaj raczej nie będzie miał problemów ze zrobieniem tego. No i wygrał Super Puchar Polski. W Pucharze Polski odpadli dosyć szybko, to widzieliśmy. No i w Lidze Mistrzów do pierwszej rundy eliminacyjnej, gdzie tam dostał, no, gruby wpierdziel od Atletico, trzeba to przyznać. No i cóż, na tym właśnie kończymy już tą przygodę, a ja zabieram się za FMA23 i Ferguson Challenge. Dzięki wielkie za tą świetną przygodę w FMA22 i w tej karierze Górnika Zabrze. A właśnie, co jeszcze ciekawego tutaj się wydarzyło, to jeszcze wejdźmy sobie historia kariery. I właśnie od naszego odejścia. I tak dostaliśmy nagrodę menedżera roku 2028, gdzie nie graliśmy i tak przez pół roku, nie? Przez pół sezonu, przez rundę jesienną, a i tak zgarnęliśmy jeszcze nagrodę. No to jeszcze raz taki szybkie podsumowanko tej kariery. Czyli ogólnie mamy tutaj co? Raz, dwa, trzy, sześć, dziesięć, 14 trofeów wygranych w tej karierze. No oczywiście najlepsze w tym ostatnim sezonie, Super Puchar Polski, Super Puchar Europy, Puchar Polski i Ekstraklasa, no i w sezonie poprzednim Super Puchar Polski, Puchar Polski, Ekstraklasa i Liga Europy. Znakomite te dwa ostatnie sezony. No ciekawe, jakby nam poszło w kolejnym, ale trzeba już zakończyć coś, żeby coś innego otworzyć. Tak więc kończymy FMA 22, otwieramy FMA 23, moi drodzy. Tak więc spodziewajcie się pierwszego odcinka. No w sumie niedługo, no bo co? Jest niedziela, wieczór i no nagram, zdążę jeszcze nagrać na dzisiaj. Dobra, lecimy. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Siemano.